W ostatnią sobotę zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska zaproponowały, aby minimalna stawka godzinowa wyniosła 12 zł. 12 zł. No biorąc pod uwagę to, jakie mamy w tej chwili sondaże, to wszystko wskazuje na to, że wcześniej czy później to rozwiązanie zostanie wprowadzone. Zobaczmy, szanowni państwo, jak argumentowała wprowadzenie tej zmiany premier Kopacz. Jednocześnie, równolegle, albo przede wszystkim uporządkujemy rynek pracy. Wprowadzimy jednorodny kontrakt, który dzisiaj zastąpi wszystkie formy zatrudnienia. Umowy cywilnoprawne, te trwające ponad miesiąc, jak również te formy zatrudnienia, które są regulowane dzisiaj w Kodeksie Pracy. Zastąpimy jednorodnym kontraktem. Mało tego, wprowadzimy minimalną stawkę godzinową, nie mniejszą niż 12 zł. Podobną propozycję złożyło Prawo i Sprawiedliwość w czasie ostatniej sobotniej konwencji. Na ten temat porozmawiamy z naszym kolejnym gościem. Jest Marcin Chrudziński, prezes Fundacji Republikańskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie dziennie, przede wszystkim pytanie takie zaczynające się na czy to dobry, czy zły pomysł? To musiałbym wniknąć w szczegóły tego pomysłu, żeby stwierdzić jednoznacznie, czy to dobry, czy zły pomysł. Ale patrząc na te rzeczy, o których wiemy, to jeśli chodzi o propozycję 12 zł brutto na godzinę, to właściwie jest w tej chwili płaca minimalna brutto. Tak, to no tak, bo jeżeli określić. Tam spoglądamy na to, że pracujemy gdzieś mniej więcej, z danych OECD wynika 168 godzin w miesiącu, tak, to mnożąc to razy 12 wychodzi gdzieś w okolicach 1900 tak. zł. A przypomnijmy, od 1 stycznia następnego roku płaca minimalna, to dzisiaj Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już wydało odpowiedni dokument, wyniesie 1850. Czyli w dużym skrócie jest to kwota porównywalna do płacy minimalnej, co znaczy, że w przypadku stosunku pracy, zatrudnienia w oparciu o kodeks pracy, to nie jest duża zmiana. Ale ja rozumiem, że tak zrozumiałem niektóre wystąpienia polityków, że chodzi tutaj również o objęcie tym osób, które pracują w relacji umów cywilnoprawnych, czyli umów o dzieło i zlecenia. No właśnie, i tu zaczyna się problem. No i rzeczywiście w niektórych grupach zawodowych to może być istotne, dlatego że na przykład w branży ochroniarskiej, gdzie wynagrodzenia to jest 6 zł nawet za godzinę brutto, w relacji umowy zlecenia, niektórzy nawet zatrudniają w relacji umowy o dzieło, no to jest coś, co nakazuje tym ludziom pracować często 20 godzin na dobę, dwa razy rzędu, i żeby zarobić godne pieniądze. A jest to spowodowane konkurencją cenową akurat na tym rynku i minimalizacją kosztów w oparciu o umowy cywilnoprawne. Więc w niektórych grupach zawodowych to miałoby swoje znaczenie, uzasadnione znaczenie. No ale druga strona medalu jest taka, że te 12 zł za godzinę, no to daje ten zarobek, no faktycznie taki, no minimalny, no tak. Powiedzmy sobie w miarę przyzwoity, jeśli chodzi o te standardy tego minimalnego wynagrodzenia, bo ono zbliża się tam do 43% średniej pensji, no ale minimalny. No i ktoś może powiedzieć, ale może jeżeli wprowadzimy tego rodzaju rozwiązanie, no to zmusimy tych zleceniobiorców, którzy no, wykorzystują tych pracowników do tego, żeby oni płacili lepiej. No i to jest, myślę, intencja całej tej zmiany, tylko gdzie indziej jest problem według mnie. To znaczy nie w kontekście płacy minimalnej, ale dodatkowych obciążeń daninami całej pensji, całego wynagrodzenia. Bo rozumiem, że grę mamy w tej chwili taką w państwie polskim, w Polsce, że mamy relację w oparciu o stosunek pracy i kodeks pracy i mamy póki co umowy cywilnoprawne, umowy o dzieło, umowy zlecenia. I teraz państwo za wszelką cenę, również w wyniku praktyki kontrolnej, chce skłonić wszystkich, żeby jednak przeszli na tę formę stosunku pracy, żeby płacić pełne składki, pełen ZUS. I nawet zmieniając tę relację, która była zawarta, na umowę o pracę. Mamy to słynne kontrole w różnych firmach, które kwestionowały często w sposób niezasadny umowy zlecenia, umowy o dzieło. Mówiły, że to jest stosunek pracy, trzeba 5 lat wstecz zapłacić składki. Tak? I ja rozumiem, że musimy znaleźć model, w którym państwo nam wszystkim powie, że zawierajcie jeden rodzaj umowy, ale to jest pewna umowa, nikt nie będzie jej kwestionował w sposób kontrolny i naliczał dodatkowych składek, tylko że ta umowa musi być obciążona rozsądnymi, adekwatnymi do potencjalnych świadczeń składkami na ubezpieczenie zdrowotne, na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie wypadkowe itd. itd. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że rzeczywiście takie rozwiązanie wchodzi. Znaczy wchodzi nam od 1 stycznia, czy 2017, czy 2016, 12 zł za godzinę, obejmuje między innymi na przykład zleceniobiorców. No, ja mam sam osobiście
osobiste takie doświadczenia, że rzeczywiście na przykład młode osoby w tej chwili w Warszawie to często właśnie te po 12 złotych zarabiają. Ale no już powiedzmy sobie, to jest bogata Warszawa. Pojedziemy kawałek dalej. No i tam tych 12 złotych pewnie te osoby już nie zarabiają. I teraz pytanie, czy... No bo jedna strona medalu jest taka, zmuśmy pracodawców do tego, żeby płacili więcej. To pewnie jest szlachetna intencja. Ale druga strona medalu jest taka, no pracodawca nie będzie pracował poniżej swojego zysku. Jeśli przekona się o tym, że te 12 zł to jest za dużo, no to po prostu albo temu pracownikowi zaproponuje nielegalną pracę, albo po prostu będzie starał się redukować liczbę tych pracowników. Ja myślę, że mamy do czynienia trochę z różnymi typami zatrudniających i pracodawców. Ja znam przypadki na przykład w województwie lubuskim, gdzie inwestorzy wchodzą do wolnych stref, specjalnych stref ekonomicznych, chcąc zatrudniać 100-200 osób, nie mają szans na znalezienie pracujących za 2000 zł netto. Dlaczego? Mhm. Bo wszyscy z województwa lubuskiego pracują w tej chwili w Berlinie, ewentualnie trochę dalej, ale generalnie w Niemczech dojeżdżają nawet codziennie, dojeżdżają na weekendy do domu. I tam jakby ten problem małej płacy, niskiej płacy tego województwa zupełnie nie dotyczy. A są sytuacje, powiedzmy, województwo podlaskie bądź województwo podkarpackie, gdzie ludzie zarabiają te 6-7 zł i powinni zarabiać zdecydowanie więcej. Tak? Tylko ja nie jestem pewien, czy ten mechanizm, który jest proponowany przy takim samym obciążeniu składkami, który tutaj mamy, zadziała, bo według mnie on powiększy akurat w tych regionach niektórych szarą strefę. No tak? Właśnie do tego chciałem jeszcze przejść. Znaczy, kwestia pierwsza to jest to, czy te 12 to jest to, co jest, powinno być racjonalne, czy ta stawka wysokości. I druga kwestia właśnie regionalizacji ewentualnej tego rodzaju stawki. Znaczy ja, moje osobiste przekonanie jest takie, że to 12 zł to jest absolutne minimum na poziomie również płacy minimalnej, która jest zdefiniowana, więc jeżeli już wprowadzać, to robić to raczej 12 niż na przykład 10, tak? Zdecydowanie. No, oczywiście tutaj politycznie można się licytować, bo zdaje się, że Zjednoczona Lewica zaproponowała 15. No ale to powiedzmy jak w pokerze można podbijać stawkę, tylko trzeba mieć walutę, żeby powiedzieć sprawdzam. Tutaj akurat jest problem z tą walutą. Ja rozumiem, że benchmarkiem w tej propozycji, jak ją analizuję, jest jednak kwestia tej płacy minimalnej, że to powinna być co najmniej płaca minimalna i bardziej intencją są umowy cywilnoprawne i zmiany w tym aspekcie niż zmiany w kontekście minimalnego wynagrodzenia, bo to de facto nam daje to minimalne wynagrodzenie. Regionalizacja mogła być tutaj pewnym rozwiązaniem, no bo tylko, że to się jest, bardzo różni. Tylko, że to jest pytanie, jak zawsze się pojawia przy okazji tej płacy minimalnej. Jak zrobić regionalizację na przykład w województwie mazowieckim, gdzie mamy Warszawę, która ma 3% bezrobocie i Szydłowiec, który ma 40% bezrobocie. No i to jest to pytanie, na które nie mam gotowej odpowiedzi, jak tutaj rozmawiamy, ale też jestem przekonany o tym, że w takim Szydłowcu to 40% bezrobocie jest często deklaratywne. No nie, no znaczy, oczywiście, że to pewnie jest trochę w cudzysłowie, natomiast no, są różnice istotne w danym regionie. Ewidentnie, tak? Ewidentnie. Znaczy ja mam wrażenie, że w wielu miejscach, bo na przykład w tym lubuskim, to bezrobocie jest zdecydowanie mniejsze, rejestrowane, w małych miastach jest to często 7-8%, ale to bezrobocie, o którym mówimy w Szydłowcu, w niektórych miejscach na Warmii i Mazurach, to są jednak wskaźniki zupełnie nierealne, dlatego że duża część tych ludzi pracuje, są za granicą, pracują na czarno w tamtych miejscach. I tu mamy właśnie ten argument, o którym mówiliśmy, czyli dlaczego pracują na czarno, będąc zarejestrowani jednocześnie w urzędzie pracy. Ze względu na dodatkowe obciążenia. No tak, bo wolą dostać składkowe. 12 zł za godzinę na do rękę. Ręki. Tak jest. A przypomnijmy, że 12 zł brutto, które proponuje Platforma i PiS, to tak naprawdę koszt dla pracodawcy to jest sięga 14,5 zł. Znaczy, tak, no żeby wypłacić 12 brutto, to trzeba wydać ponad 14, a pracownik z tego dostaje gdzieś około 9 czy 8,70. Dokładnie tak, ale to jest jeszcze pytanie, czy to nie jest kwota brutto brutto 12, bo ja tego nie zrozumiałem. Bo w Polsce chyba posługujemy się jednak tymi kwotami brutto. Może być też tak, że również tam są obciążenia pracodawcy. Nie tylko składka pracownika, ale również składka pracodawcy. Wtedy to by znaczyło, że to jest raczej 6 zł niż 8. No, tak? że do ręki, tak. I to jest właśnie, kończąc
fascynujące w tej debacie, że wszyscy mówią o tym, żeby pracodawcy płacili więcej, pracodawcy płacili, to politycy często mówią. Natomiast nikt nie zapyta polityków, no dobrze, ale jeżeli chcecie, żeby pracodawcy czy Polacy zarabiali więcej, to obniżcie te obciążenia nakładane na pensje. Czy ja jestem przekonany, że kluczem całej tej dyskusji jest kwestia obciążeń, jeśli chodzi szczególnie o polskich mniejszych przedsiębiorców w takich regionach, o których mówiliśmy, czyli kieleckie, część podkarpackiego, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie. Gdyby obciążenia płacy były zdecydowanie mniejsze, nikt by się nie bronił przed legalnym zatrudnieniem, przed rejestrowanym zatrudnieniem w formie umowy o pracę, ale również mielibyśmy nie 40-procentowe bezrobocie w szydłowcu, ale prawdopodobnie 10-15-procentowe. I to jest klucz do całej sytuacji. Bardzo dziękuję. Wróciliśmy znowu do kosztów pracy i do tego, żeby państwo specjalnie nas, szanowni państwo, nie obciążało. I teraz też przy okazji propozycji Platformy wybrzmiało to, jak wysoki jest ten klin podatkowy. Platforma przyznaje się, że to jest ponad 43% zabiera nam państwo z pensji. Nie widzieli panu z państwu jeszcze jestem odpowiedź na naszą sondę. Panie Marcinie, czy stawka za godzinę pracy, jak pan myśli, to dobry pomysł według naszych telewizorów? Myślałem, że tak. 54% mówi, że tak, czyli nie tak nie dużo. Marcin Kliciński, prezes Fundacji Republikańskiej, był naszym gościem. Szanowni państwo, ja się żegnam z państwem. Jutro 17:15 Ekonomia Raport. Za chwilę Michał Rachoń i Wolne Głosy. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.